Laureat Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 w kategorii Administracja samorządowa. Miasto Stołeczne Warszawa uczestniczy w programach badawczych Unii Europejskiej od 7 programu ramowego. Obszary realizacji 9 projektów to zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania oraz energia i środowisko. Projekty, w których uczestniczy Miasto Stołeczne Warszawa, dotyczą głównie przyjaznych dla ludzi i środowiska Smart Cities – przyszłości, kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz integrujących rozwiązania z zakresu energetyki, budownictwa, transportu i ICT. W poprzedniej perspektywie finansowej były to m.in. opracowanie nowej metodologii oceny budynków pod względem zrównoważenia, zmniejszenie zużycia energii w budynkach socjalnych, w tym dzięki współpracy z ich lokatorami, czy popularyzacja odnawialnych źródeł energii, m.in. za pomocą wprowadzania specjalnych lokalnych planów działań. Projekty realizowane w Horyzoncie 2020 zmierzają w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wzorowanej na rozwiązaniach zagranicznych, jak sztokholmska dzielnica Hammarby Sydstad czy berliński projekt Europa City. Poczynając od planowania przestrzennego przez energoefektywne budynki, lokalną produkcję ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, inteligentne oświetlenie uliczne, elektryczny lub hybrydowy transport miejski, po nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Miasto współpracuje z partnerami z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Łączna wysokość dofinansowania pozyskanego z Komisji Europejskiej wyniosła 1 740 000 euro.